niedługo Black Friday. Tylko raz w roku. Minus 25%. Crowdgame.com. Adrian Błyszyński, po makabrycznej wojnie naprawdę daliście z siebie wszystko. Już pomijając werdykt sędziów, jesteś zadowolony z tej walki? Tak to sobie wyobrażałeś? Witam serdecznie wszystkich. Wiesz co, wyobrażałem sobie siebie z pasem Babilonem MMA. Nie mogę sobie niczego zarzucić w tych przygotowaniach. Dałem z siebie naprawdę wszystko, tyle na ile mogłem. Obiecaliśmy klatkową wojnę. No i chyba spełniliśmy oczekiwania kibiców. Troszkę mi żal tego, że od 2 miesięcy miałem strasznie mocno porozbijane ręce, ale w tym okresie mocno podszkoliłem zapasy i brazylijskie jiu-jitsu, Bastion Tychy i sportowe zagłębie. Myślę, że tą robotę było widać tutaj. Robiłem wszystko, co mogłem, na tyle, ile mi zdrowie pozwoliło. Poprawiłem swoją wydolność. Myślę, że pracę na nogach. No i ogólnie byłem lepszą wersją siebie. Tak uważam teraz na gorąco po tym pojedynku. A powiedz mi, w tej pierwszej rundzie, jak go trafiłeś i próbowałeś dobić, myślisz, że było blisko skończenia, czy jednak Paweł ma tak mocną głowę, że to było nie do skończenia? Tak, znaczy no, było bardzo blisko. Szczerze to już myślałem, że tam brakło 2-3 ciosów czystych na głowę, no ale Paweł dość dobrze sklinczował tą walkę. Ja może też dałem mu wychwycić te ręce. No, zrobił gardę motyla, no i tam sobie w niej sprytnie poradził, przeczekał. No i pojedynek trwał dalej, nie? Tam w wywiadzie po walce powiedziałeś, że trochę się nie zgadzasz z kartami punktowymi. Jeden sędzia dał 49-46. Uważasz, że wygrałeś więcej rund? No, to znaczy, czy wygrałem więcej rund? Myślę, że ta walka była... No, jeżeli chodzi o tą punktację, myślę, że 1-2 punkciki bym sobie spokojnie dołożył. Myślę, że Paweł wygrał maksymalnie 2 punktami tą walkę. No ale to jest na gorąco po prostu moja opinia. Tak jak mówię, dałem z siebie wszystko. Miałem kilka momentów, gdzie miałem ciężko w tej walce. Poszedłem charakterem jak zawsze, walczyłem do końca. Bawiłem się tym sportem, bawiłem się MMA. Chciałem dać najlepszą walkę, jaką mógłbym dać. I myślę, że wiele nie brakło, żebym tą walkę wygrał. Chyba pewną satysfakcją może być fakt, że Paweł Pawlak, zapytany, czy chciałby z tobą mierzyć się po raz trzeci, powiedział, że on już za bardzo nie ma na to ochoty. No na pewno kibice mogliby się spodziewać podobnej walki i no myślę, że ciężko by było tą walkę skończyć przed czasem. Tak jak mówiliśmy ostatnio w programie Puncher, obydwoje, że na pewno byśmy zyskali trochę zdrowia, gdyby to się skończyło wcześniej, czy w jedną stronę, czy w drugą, bo jednak to jest, drugi raz pokazaliśmy, że to jest ciężkie 5 rund bicia, szarpania, wstawania i obalania. No właśnie, tak ciebie zapytam, czy ty byś chciał tej trzeciej walki w takim razie? No tak jak powiedziałem od razu po walce, chcę się mierzyć z najlepszymi. No, byłem o krok od sięgnięcia po moje marzenie i no teraz na pewno od razu tego rewanżu nie dostanę. Myślę, że Paweł obroni sobie ten pas z kimś innym. Ja wygram jedną, może dwie walki, może trzy, no nie wiem. Ogólnie no, moim planem jest zwyciężyć za każdym razem, kiedy wychodzę do klatki i tak bym chciał, żeby to wyglądało. No i jeżeli Paweł będzie w posiadaniu pasa, no to na pewno będę starał się o to, żeby ten pojedynek, żeby doszło do tego pojedynku. Jeżeli Paweł będzie miał pas, no to chciałbym również czy z nim, czy z kim innym, kto będzie posiadał pas, w końcu się zmierzyć i zawalczyć jeszcze raz o moje marzenia.
Oczywiście pewnie małe rozgoryczenie jest, no bo tego pasa rzecz jasna nie ma, ale nawet Łukasz Jura-Surkowski komentujący ten pojedynek, kiedy się ta walka skończyła, nie wiem czy zauważyłeś, wstał i bił brawo na stojąco, specjalnie podkreślając, że wstaje przez szacunek dla tego, co zrobiliście w klatce. To chyba jest jednak jakaś satysfakcja, że no, przeszło się do historii takim pojedynkiem. Tak, jest to satysfakcja, no gratulowali mi tu naprawdę wielkie osoby ze świata MMA. Gratulowałem i zapraszały mnie do siebie, do klubu. Trener Kościelski bodajże powiedział, że zaprasza mnie również do Ankosu, tak? Czy do Ankosu. Tak więc no, jest mi niezmiernie miło, że zostałem zauważony i doceniony przez tak wielkie osoby, jak między innymi Juras. No, wszyscy po prostu gratulowali mi mojego charakteru i tej klatkowej wojny. Chciałbym też podziękować mojemu menadżerowi Krzysztofowi Góralczykowi, którego tutaj widzę, bo dzięki niemu między innymi również ta walka doszła do skutku i mogłem pokazać lepszego Błaszyńskiego jak do tej pory. Chwila odpoczynku teraz, troszeczkę przerwy, żeby dojść do siebie, żeby zebrać siły? O, wiecie co, no gdyby nie to jak wyglądam teraz, nawet nie będę odsłaniał tej rękawiczki, no napuchnięte oko, z miłą chęcią, naprawdę jestem tak głodny maty, że z chęcią byłbym już jutro na treningu. Im jestem starszy, tym milej spędza mi się czas na macie, mając koło siebie takie wielkie osoby jak Marcin Held, tutaj Jakub Rumas, Kamil Kubasiak, chłopaki z Chorzów. No mógłbym wymieniać, naprawdę mamy teraz mega skład do trenowania i no i myślę, że mimo tego, że przegrałem, no to widać było to, że byłem lepszą wersją siebie od ostatnich pojedynków. Co, to gratulujemy tego pojedynku mimo wszystko. Może kiedyś doczekamy się trzeciej części tej trylogii, która... Tak zwana. Tak. No właśnie, no a na razie cóż, czekam na twój kolejny pojedynek, ewentualnie na twój powrót. Czy to będzie ewentualnie powrót do organizacji Babilon? Pewnie tak. Tak. Jestem związany kontraktem, jest mi dobrze w tej federacji. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że ta walka mimo wszystko, było wiele osób, którym mógłbym ją dedykować, ale między innymi zadedykowałem ją mojemu koledze Wędce, którego zabrała nam choroba, oraz prezesowi i wiceprezesowi firmy Brook, którzy zginęli tragicznie tydzień przed, półtorej tygodnia przed moim pojedynkiem. No, chciałbym po prostu złożyć kondolencje rodzinom, no i powiedzieć, że ta walka była właśnie zadedykowana. Oni na pewno dali mi siłę, żebym mógł dać z siebie wszystko, przewalczyć to na takim poziomie, jakim to zrobiłem. Gratulujemy jeszcze raz i dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich moich kibiców oraz moich sponsorów. Pozdrawiam, hej. Dzięki. Jeszcze raz naprawdę.